Dzień dobry, dzień dobry. Czas się pożegnać z Otcu. Jestem w posadce. Tak, jakaś z mięsem. 183. Opłaciłem gotówką oczywiście, ale tym razem się maszyna nie zatkała. Trochę się tych pojedynczych jędów pozbyłem, bo... Jest tylko popitka za setkę, a taka gorąca, do tego trzyma się idzie. I takie gorące to jeszcze nigdy nie miałem. No co tam? Do kieszeni niech się schłodzi. Kilka godzin mam, żeby połazić, więc trochę mało. No, taką pogodę się docenia, te ich zadaszenia. Yo, yo, takie rymy. Trochę zboczyłem teraz z trasy, ale chcę się przejść, nie? No i zaś w galerii trzeba szukać. Tutaj tu te perony są. No, ale szatkiem się na boku ziemi się ciulał pociąg. Konto doładowane, więc sobie mogę coś tu pośmigać. Palić, pić, garnić. Ha, grać nie można, on, gry on. Jest 14.30. Według Google'a o 16 ma być bezchmurnie. Ciężko uwierzyć. Szkoda czasu. A tu piękny mościk, no! Brawo, Osaka! Brawo! To taki moment kulminacyjny burzy, czy też deszczu. Warto przeczekać się 10 minut. Trzeba schować, poświęcić się dla ujęcia pięknego. No. Dobra, jeszcze trzeba popstrykać jeszcze. To takie spoko. Jak ja widziałem takie znaczki ostatnio w Kyoto, to była palarnia. To jest w miarę to samo cały czas. Sprawdźmy, co mówi wujaszczyk Google na ten temat. Firma maszynowa Hatsuya Mirai. Pogoda nie odpuszcza. Ja też. Mianowicie 32 minuty, jak tak pójdę, to dojdę do parku fajnego. No i liczę na to, że się prognoza pogody z Google'a sprawdzi, nie? Że mimo wszystko przestanie padać w końcu, chociaż na chwilę, na te 2 godziny do zachodu słońca. Show. W drodze do parku od 9 do 22. Duży jest, nazwa nieznana, więc będzie tanio. Idę coś pokupić. Już miałem iść, ale są świetniki specjalne na te tacki. To ze zjem pod sklepem. 321, to jest dobra cena. W ogóle ten parasol to już trochę tak wstyd zimności, ale mam wyjebane. Swoją funkcję jeszcze spełnia, mimo że jest połamany. Byle przetrwa do jutra. Lecimy na Szczecin do parku. Nagai Park. Wita. Przestało padać. Teraz kawiarnie obok, więc idę. No, to taki będzie w miarę spoko park. Dobra. Gdzie jestem? Exiva? Tu. No, tu budeczki, pyk, pyk, pyk. Można sobie przejść naokoło. O, elegancko. Jak to w takich miejscach? 389 za małą kawkę. W maku bym zapłacił 120. No, czyli 3 razy więcej, nie?
ale podgrzewanych siedzeń, które same są, to nawet tutaj nie mają jeszcze. Ja wiem, że z tego co tu gadam, to większość wytnę, ale cóż. No, a tu proszę bardzo, tu jeszcze pięknie sobie kwiatuszki sobie jeszcze tutaj są. No i cóż, nie wiedziałem, że aż tak, ale się okazało, że połowa tego parku to jest jakiś ogór botaniczny. Jak widzicie, tak idę trochę na bok, bo tam nie wchodzę. 1600 gwiazd nie namówią mnie, nie dziś. Dzisiaj jestem anty. Ja sobie kotki siedzam. To gościu idzie i mu odpierdala. Już drugi w tym parku. Ktoś tam mówił do siebie i krzyczał. Jak tak. A ja sobie tak łażę po tym parku. Bez celu. Obchodzę go. Jeszcze już tutaj. Pogoda trochę lepsza. Myślę, że tędy sobie wyjdę. Tu jest cały park botaniczny. Gostek przyjechał kota w parku dokarmić. No i to jest, kurczę, dobry parafianin, no. A ja sobie wylazłem już. A tam proszę ja was, już takie przebitki się robią powoli. Czyżby jednak na tą 17 się wyrobiło te słońce. Przydałoby się, było trochę zimno w porównaniu ze wczorajszymi 24 stopniami. To dzisiaj jest podnawo, nie? Rowery. Miasto rowerów. Cholery. Wszędzie się toczą, wszędzie są, a ludzie potem tylko klną. Rowery. Osadzę nie ma żadnej afery, bo tutaj są rowery. No, miasto rowerowe, no co to też mówić. No nie ma tanio, tak 36, 28. 22 tysiące, to już taki chyba najtańszy chyba. No dobra, to są jakieś kurwa chyba używane, bo 9800 rowery. No i to już takie bardziej mniejsze, nie? No tak, bo jeszcze kafy trzeba wydać, żeby mieć jakiś taki miarę rower w tej Japonii. Takiej zdolnej półki, nie? Ile to jest? 30 tysięcy, żeby było 1000 złotych. Ja to w sumie nie ma źle. Zabezpieczenie antykradzieżowe, czyli sznurek. No i wystarczy, nie? W końcu to Japonia. No i jest, słoneczko wyszło. Z 17:15. Także jest sukces. Panie i panowie. Brawo. A tu jakiś taki park. Miasto, czy państwo pełne wstrząsów sejsmicznych, a metro wszędzie. Przejechałem się metrem i patrzcie, i się wypogodziło całkowicie już. Coś niesamowitego. Dość ciekawa ściana wspinaczkowa. No, smoczek jest. Tam uliczka całkiem klimatyczna. No jest to co robić, bez dwóch zdań. Miejsce instagramowych zdjęć. Proszę bardzo. Ci Dotonbori, tak się to nazywa. Pozują ostro. Jajko z makaronem. Generalnie to jakaś gruba szama, bo jest taka kolejka, że jo. Podziwiam. Ale to jakieś bułeczki chyba sprzedają tylko. O, coś tu jedzą, jakieś bułki z serem. Krab się rusza, generalnie wszyscy robią zdjęcia. A mało kto kupuje, nie?
Ktoś chyba zły biznes otworzył. Tu znana twarz z internetów. No, generalnie jeśli chodzi o reklamy, jakie są, no to tutaj zdecydowanie najlepiej. Kreatywnie gdzieś porobione świnki, jakieś takie dania inne, co byście wymyślili, nawalone wszystkiego, ale generalnie ma to jakiś taki całokształt kolorowo azjatycki. No i tak po 100 metrach, może troszkę kawałek więcej. Powoli już się tutaj kończy, tam już chyba ostatni krab sobie macha, czy co to tam jest. I już taki jest wylot z tej ulicy głównej, bynajmniej oznaczanej na mapach. Tak więc, no cóż. Pora się gdzieś kierować. Że braków tu też. Tu właśnie też generalnie zauważyłem, że jest trochę więcej takich. Już dwa razy dzisiaj. Ja raz stałem, ten gościu podszedł jakiś dziadek do mnie. Czy mu da na setkę jenów, czyli 3 złote. To nie ma kurwa, pani, daj 2 złote. Księciuniu, tylko dawaj setę. To na niego spojrzałem, że chyba go pojebało. No a teraz też jakiś wszedł żebrał, nie? No i tu jest wylot. Już się krawę pani rusza. I szybko teraz tutaj, bo ten jedzie. Łódka Bols. Proszę bardzo. Tutejszy Harry Potter. I tyle. No i cóż, tam pięknie neony świecą. Można iść zrobić kolejne zdjęcie i tak w kółko chodzić naokoło za dnia i potem w nocy, żeby było wszystko ładnie, pięknie pofotografowane i w ogóle porobione, ale chociaż ono ładnie to wygląda, nie mówię, że nie, rozumcie mnie, ale idę coś zeżreć, bo tamte no, drogo tu jest generalnie, jeśli chodzi o żarcie, więc cóż, jest jeden taki ratunek, jeśli chodzi o żarcie. Teraz będę wyszukiwał przed, napychał kichę i już chyba w kierunku domu, bo bolą mi nogi po prostu. A ja przed siebie, bo to już, można powiedzieć, ostatni dzień w tym kraju. Taki do zwiedzania, bo jutro jak wbiję tak koło tej 10 na lotnisko, czy tam 11, no to już pod tym już się nie wydostanę, nie? No i cóż, pora zakończyć tą osekową przygodę. Widzimy się jutro. Tyle, siemano, dzisiaj do grypki takiej z telefonu bardziej. Żeby było śmieszne, to podczas jazdy pociągiem dotarłem do informacji, że muszę być najpóźniej 2 godziny przed, bo inaczej mi nie zrobią odprawy, bo to będzie tak, jakby nie poleciał. A jestem 3 godziny przed, więc szczęście, to jest naprawdę dużo przypadkowości w tym. Się na lotnisko czekało. Okazało, że jestem za szybko. Muszę czekać pół godziny, aż zacznę odprawę. No jeszcze mam 2 godziny. Ale co ja będę robił? No, idę sobie siąść i tyle. Mam parę bułeczek takich do jedzenia, a potem 10 godzin będę czekał na kolejny lot, nie? Na to jedzenie mam 8 takich bułeczek. Malutkich. W sumie 7. Ale wiecie, żadnego wysiłku, to tylko byle do kibla wodę pić i tyle. Bajer taki, że jeszcze z pasmą karta mogą zwestować kasę w automacie. Generalnie po przylocie tylko się szło tam, sprawdzali skąd się leci, gdzie się leci. Sprawdzili na ochronie tylko, no i tyle. I jestem już na bramce po tej stronie takiej właściwej. A miałem kurde napój i musiałem wywalić, zapomniałem, bo kupiłem, wie pani. Na to wyszło, że na darmo robiłem ten test. W ogóle nawet nie sprawdzali nawet tych kodów QR, nic nie trzeba, więc jak ktoś ma transfer przez Chiny, to nie potrzeba nic oprócz biletów, nie? Można się wody napić z kubeczków papierowych. Tu jest taka maszynka, w niej się skanuje paszport, dostaje się dostępy do Wi-Fi. Rozrywka na dzisiejszy wieczór.
oprócz chodzenia po lotnisku, słuchania muzyki i leżenia, to takie live TV. Tu catering przyjechał, to coś innego robią. No i tak się siedzi i patrzy w szybę. Internet tu jest prędkości takiej, jak u nas był 30 lat temu, przynajmniej na lotnisku. To jest cateringu, to takie auto z dźwignią. Dźwigło się do góry i spadają wózeczki. Fajna sprawa, nie? Auto dźwig. To takie duże, to wózek widłowy. I on tu takie dwie palety wyciągną duże. Tak sobie teraz wyczytałem w takiej tablicy z tyłu tam, tylko z drugiej strony, że jest zakaz latania z powerbankami w kinach. Dlatego ten na security, jak miałem tam po przylocie, się gość dziwił, czy to jest powerbank. Ja mówię, tak. Ale mi puścili, nic nie zrobili. I te mobile charger całe, to właśnie rozkminiłem, że to takie jakieś powerbanki chociażby, nie? To zwykły... Zwykle nie jest mobile, no bo musi siedzieć przy ścianie, nie? No i witam w Katowicach! Już z Warszawy przybiłem! No i na tym sobie zakończę. BlaBlaCarem jechałem, bo nie było czym generalnie. Pociągi wykupione, bo są święta na Ukrainie. Teraz i wszyscy wracają. No, ale BlaBlaCarem z Warszawy do Katowic za 4 dychy, więc spoko. Ale na tym kończę moją opowieść pod tytułem Japonia. No i cóż, to widzimy się później. Dzięki za oglądanie. Sayonara.